Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszych absolwentów. Nadszedł czas, byście poznali Państwo kolejnego absolwenta i jego historię. Naszym gościem jest dziś pan Łukasz Bejm, student politologii w latach 2007-2012, a obecnie radny Gdańska. Panie Łukaszu, witam pana bardzo serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dobry, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Panie Łukaszu, proszę powiedzieć, jak wspomina pan studia w naszym instytucie? No to był naprawdę świetny czas w moim życiu. Poznałem bardzo wiele wspaniałych osób. Z większością z nich mam kontakt do dzisiaj. I to jest takie, moim zdaniem, bardzo znamienite dla gdańskiej politologii, że absolwentów naprawdę można spotkać wszędzie, w wielu instytucjach, w wielu firmach. Także te znajomości, które zawarłem przez te 5 lat studiów, naprawdę pielęgnuję do dzisiaj. Ukończył pan gimnazjum o profilu teatralno-dziennikarskim, liceum o profilu matematyczno-informatycznym, a jednak padło na politologię. Dlaczego wybrał pan właśnie ten kierunek? No to liceum matematyczno-informatyczne to taki przypadek. Tam bardziej mi chodziło o rozszerzony język angielski. Dlatego ja od zawsze byłem humanistą, także profil teatralno-dziennikarski w gimnazjum to było jak najbardziej to, co mi się podobało. No i studia humanistyczne. Od samego początku wiedziałem, że będę chciał studiować na Uniwersytecie Gdańskim. A pamięta pan swoje pierwsze zajęcia? Tak, oczywiście. To były zajęcia jeszcze na Hallera, w starym budynku Instytutu Politologii. Był to wykład z profesor Ewą Polak, wykład z ekonomii. Ekonomia nigdy nie była moją mocną stroną, także szczerze mówiąc na tym pierwszym wykładzie siedziałem jak na przysłowiowym tureckim kazaniu, nie miałem pojęcia, o co chodzi. Do tego jeszcze byłem kompletnie przerażony nowymi osobami, nowym miejscem, nową sytuacją. Także w mojej pamięci zostało to i będę to pamiętał zawsze. Które zajęcia wspomina pan najlepiej? Wątpienia zajęcia z doktorem Ochem zawsze wywierały na mnie duże wrażenie. Co ciekawe, pan doktor nigdy nie prowadził zajęć związanych dokładnie z tematem. Bardzo często po prostu rozmawialiśmy o bieżącej sytuacji politycznej, analizowaliśmy możliwe scenariusze, także jestem przekonany, że to właśnie te zajęcia dały mi najwięcej. A który z egzaminów był najtrudniejszy? Zdecydowanie najtrudniejsze były egzaminy u doktora Czachorowskiego. Ja nie wiem, czy obecni studenci jeszcze go pamiętają, ale naprawdę bardzo, bardzo trudne tematy, bo zdaje się, że prawo międzynarodowe, stosunki międzynarodowe pan doktor prowadził, wymagał od nas naprawdę, naprawdę wiele. Tego niestety nie dało się zacząć na pamięć, bo było bardzo dużo literatury. Także trzeba było to po prostu w jakiś sposób rozumieć, a pan doktor bardzo lubił studentów pozaginać, że tak powiem, więc no z dużym stresem wiązały się te egzaminy. No i mało kto wychodził z piątką od pana doktora, ja chyba jakąś tam ledwo truje wyciągnąłem. Ale już pomijając tę ekonomię, to był pan pilnym studentem? No chyba tak. Średnia ocena gdzieś tam pozwalała na zdobycie stypendium, no także wydaje mi się, że raczej starałem się przykładać. Nawet pewnie nie tyle chodziło o oceny, co mnie ten kierunek fascynował od początku. Ja już od czasów liceum bardzo się zacząłem interesować wiedzą o społeczeństwie. Także ten kierunek był dla mnie naturalnym wyborem. No i te rzeczy po prostu mnie interesowały. Wiadomo, nie wszystkie przedmioty, tak jak właśnie wspomniana wcześniej ekonomia, były dla mnie jakoś niesamowicie interesujące, ale pozwalały takie przedmioty też poznać inne płaszczyzny politologii. Także starałem się przykładać do wszystkiego. Myślę, że to jakoś w ocenach się odzwierciedlało. Tak byłem kujonem. A czy pamięta pan jakąś szczególnie śmieszną sytuację, która miała miejsce podczas pana obrony, podczas zajęć i chciałby pan się nią z nami podzielić? No taką zabawną historią, troszeczkę rozciągniętą w czasie, są zajęcia z świętej pamięci profesorem Chodubskim.
I to było tak, że na pierwszym roku licencjatu, na pierwszym roku magisterki oraz na pierwszym roku studiów doktoranckich, bo takie też studia zacząłem, mieliśmy z profesorem ten sam przedmiot. On dotyczył teorii polityki, dokładnie tematu nie pamiętam, ale właśnie szeroko pojętej teorii polityki. I profesor za każdym razem mówił to samo, tylko na pierwszym roku studiów nikt tego kompletnie nie rozumiał, niektórzy byli wręcz zbulwersowani. Na pierwszym roku magisterki już troszeczkę coś zaczynało ludziom świtać w głowach, natomiast na pierwszym roku doktoratu każdy już zdecydowanie rozumiał, co profesor chce nam przekazać. Także śmiejemy się, że do zajęć profesora Chodubskiego trzeba było po prostu dorosnąć. Wiem, że na czwartym roku studiów podjął Pan działalność samorządową. Proszę o tym opowiedzieć. Przez 3 lata studiów licencjackich, no, że tak powiem, troszeczkę bardziej towarzysko te studia spędzałem, ale już przyszedł, gdy już przyszła magisterka, to no, w sumie za radą doktora Ocha wiedziałem, że trzeba będzie jakoś jakieś doświadczenie, czy zawodowe, czy właśnie społeczne, już zdobywać, że same studia to może być za mało, sam dyplom to może być za mało. Także tak, faktycznie na czwartym roku studiów, na pierwszym roku magisterki zaangażowałem się w działalność samorządową w Radzie Dzielnicy. No i wtedy też dołączyłem do młodzieżówki Platformy Obywatelskiej, do Młodych Demokratów, do samej Platformy również. Także można śmiało powiedzieć, że właśnie w 2010-2011 roku wszystko to się zaczęło. Panie Łukaszu, proszę powiedzieć, co dała Panu politologia? No po pierwsze oczywiście dała mi wiedzę, dała mi zdolność analitycznego myślenia, analizowania różnych scenariuszy. No to jest niesamowite, że po tylu latach, oglądając, że tak powiem, bieżące wydarzenia na scenie politycznej, mam tą wiedzę, potrafię przewidzieć pewne skutki, które jakieś tam wydarzenia mogą rodzić. Także dziękuję wszystkim profesorom, doktorom, magistrom, którzy poświęcali swój czas na kształcenie mnie, mojego roku, mojej grupy. No bo te zdolności, które nam wpoili, są naprawdę przydatne przez cały czas. No oprócz tego, tak jak mówiłem, naprawdę wiele znajomości, które teraz przy wielu okazjach się przewijają. Także myślę, że naprawdę wiele zawdzięczam gdańskiej politologii. Dziękuję panu za rozmowę i za poświęcony czas. Dziękuję serdecznie jeszcze raz za zaproszenie. A z Państwem widzimy się już za kilka dni w kolejnym odcinku naszych absolwentów.